Cześć, witajcie w kolejnym filmie od MDBXC.pl. Mamy piątek, piąteczek, piątunio, czyli czas na kolejny odcinek programu cyklicznego. Dzisiaj mamy same dobre wiadomości, a zaczynamy od tej, że Michał Kwiatkowski wczoraj zwyciężył w etapie na wyścigu Volta Algarve. No i to był nawet taki dosyć ciężki etap zakończony podjazdem. Michał miał do pokonania kilku naprawdę solidnych przeciwników, więc no wchodzi w sezon bardzo, bardzo dobrze. No i czekamy na więcej. Kiedy nagrywam ten program, to jeszcze nie zakończyła się rywalizacja w jeździe na czas dzisiaj, no ale są też duże szanse, że tam Michał także pokaże pazur. Druga informacja jest taka, że na naszej stronie możecie zobaczyć świeżutki wywiad z Mają Włoszczowską. I w tym wywiadzie Paweł rozmawia z Mają o jej udziale w programie Agent Gwiazdy, ale są także poruszane ważniejsze tematy typowo sportowe, treningowe i także o całej sytuacji obecnej w związku kolarskim. Dzisiaj rano internet trochę huczał na temat nowego SRAMa, elektrycznego SRAMa. Prawdopodobnie niedługo zobaczymy już nową wersję Eagle'a, czyli napędu 1x12 z właśnie elektroniczną zmianą biegów. Co ciekawe, ta wiadomość została wyśledzona przez jedno zdjęcie, które pojawiło się w internecie i na nim można zauważyć właśnie przerzutkę pochodzącą z grupy Red, która właśnie jest elektroniczna, no i gdzieś tam można też dopatrzyć się baterii. No, czyli tak naprawdę myślę, że już niebawem zobaczymy elektronicznego SRAMa do MTB. Kwestia tylko pewnie jest czasu. W piątkowym wydaniu programu cyklicznego to już wszystko. Dzięki za uwagę. Widzimy się w poniedziałek. A na dzisiaj to wszystko. Cześć!